Dziękuję, Adrianie. A my w takim razie łączymy się z naszym kolejnym dziennikarzem, Adrianem Boreckim, który przed Sejmem, coraz więcej osób zbiera się już przed manifestacją. Manifestacja o godzinie 16. Powiedz, Adrianie, jak wygląda sytuacja, ile jest osób, jak wyglądają działania policji i czego możemy się spodziewać? Osób przybywa coraz więcej tutaj. Oszacować ciężko. Myślę, że już jest około kilkuset osób. Cały czas osoby, bardzo dużo osób przybywa pod Sejm na ulicę Wiejską. Gromadzą się przed protestem, który rozpocznie się punktualnie o godzinie 16. Przypomnę pewien wpis Szymona Hołowni, marszałka Szymona Hołowni z 13 listopada. Na portalu X. Znikną szpecące Sejm policyjne barierki, bo dość już tych barier nastawiono między nami. Minęły 2 miesiące, barierki, proszę państwa, przed Sejm wróciły. No i tyle z tych wielkich zapowiedzi Szymona Hołowni zostało. Możemy zobaczyć tutaj, że barierki wróciły. Teraz widzimy tutaj też osoby, które przybyły pod Sejm, przypinają do barierek plakaty, banery z marszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią. Tutaj widzimy, jakie napisy. Pokażecie do kamery. Właśnie z tym cytatem. Znikną szpecące Sejm policyjne barierki, bo dość już tych barier nastawiono między nami. No i właśnie, dlaczego, co się stało z zapowiedziami Szymona Hołowni? Co myślicie? No właśnie, no niestety szybko się skończyło. Ta wolność, o której on tutaj mówił, tak bardzo chciała, żeby nie było tych barierek, a one, jak widzimy, wróciły. No to jest po prostu czysta hipokryzja. To, na czym on zbił ten kapitał, na tej wolności, na tym, że jest taki fajny, no to widzimy, że niestety, jak dochodzi co do czego, to jednak nie dotrzymują swojego słowa na tak ważnej kwestii. Dlaczego tutaj dzisiaj przyjechaliście pod Sejm? To jest wyraz naszego nieposłuszeństwa i niezgody na to, że pan Szymon Hołownia oszukał Polaków. Tylko dlatego? Czy, bo to jest, organizatorzy mówią, że to jest protest wolnych Polaków. Co wy przez to rozumiecie? Przez wolność rozumiemy wolność do wyrażania własnego zdania. Wolność do tego, że możemy tutaj być dzisiaj. Proszę zobaczyć, ile ludzi zebrało się na tym dzisiejszym proteście przeciwko nowym działaniom nowych władz Polski. No jeżeli chodzi właśnie o działania nowego rządu Donalda Tuska, teraz widzimy, no politycy PiS mówią wprost, mamy po raz kolejny więźniów politycznych w Polsce. Jak oceniacie działania rządu Donalda Tuska? Jako młodzi sprzeciwiamy się aresztowaniu pana ministra Mariusza Kamińskiego i pana ministra Macieja Wąsika. Uważamy, że są więźniami politycznymi i są nielegalnie po prostu aresztowani w Pałacu Prezydenckim. A jeżeli chodzi o sytuację na przykład z Telewizją Polską? Z Telewizją Polską? To jest oczywiście skandal, ale myślę, że większym skandalem jest to, jak traktowani są posłowie, pan Mariusz Kamiński i pan Maciej Wąsik, przepraszam. No właśnie, tutaj widzimy tłump, proszę państwa, coraz większy się gromadzi przed Sejmem. Dlaczego państwo, skąd pani przyjechała? Z Gdańska. Chciałam powiedzieć państwu z całej Polski, że Gdańsk również tutaj jest. Dlaczego? Dlatego, że Gdańsk jest matecznikiem Platformy Obywatelskiej, a my jako prawicowi mieszkańcy Gdańska i patrioci chcemy się tutaj również pokazać, żebyście państwo wiedzieli, że my tutaj jesteśmy. Że nie tylko mieszkańcy Gdańska głosują na Platformę, ale również na Prawo i Sprawiedliwość. I co państwo chcą dzisiaj pokazać? Przeciwko czemu zademonstrować? No bo no to jednak jest protest wolnych Polaków. Przede wszystkim to jest protest wolnych Polaków i chcemy pokazać, że Polska jest krajem patriotycznym i wolnych Polaków, właśnie tak jak pan powiedział. Przede wszystkim protestujemy przeciwko opresyjnym władzom, które w tym momencie nas reprezentują, jakby nie było. I nie zgadzamy się na taką reprezentację. Głosujemy tutaj wszyscy wspólnie, jednym językiem mówimy. Mówimy o tym, że nasi posłowie są teraz w więzieniu. Przeszli na pewno bardzo uwłaczające procedury więzienne, a nie są tak naprawdę więźniami, ponieważ otrzymali od prezydenta prawo łaski, proszę państwa. I to o tym trzeba mówić. I nie zgadzamy się na taką formę. My już mamy przykłady rządów Platformy Obywatelskiej i Tuska i na to się nie zgadzamy jako Polacy. No właśnie, jeżeli chodzi o te działania w sprawie panów Wąsika i Kamińskiego, no chyba wszelkie standardy kraju demokratycznego zostały złamane. Zostały nie tylko złamane, ale zdeptane. Przybyliśmy tu nie tylko jako dzieci polskie, jako dzieci Boże i bronić wszystko, co Boże święte. W ciągu jednego miesiąca tyle zostało tu zdeptanych polskich spraw i nie pozwalamy na deptanie naszej godności i żebyśmy tak żyli. Ci ludzie muszą ustąpić.
musimy tutaj o Polskę wywalczyć. Jeszcze Polska nie zginęła, gdy my żyjemy. To jest proroctwo, ono się wypełni. No właśnie, tutaj pan skąd przyjechał? Ja przyjechałem z Wielkopolski, z południowo-wschodniej Wielkopolski, z miasta Turek. Czujemy się wolnymi obywatelami, mamy prawo tutaj manifestować przed Sejmem Rzeczypospolitej. Nie pozwolimy, żeby był ignorowany głos 10 milionów, ponad 10 milionów Polaków. Nasz głos jak najbardziej jest tutaj silny. Dzisiaj przyjechaliśmy po to, żeby to podkreślić i jeszcze raz powiedzieć opresyjnej władzy nie. No właśnie, spytam też o te barierki. Przypomnę pewien wpis pani poseł Katarzyny, teraz pani minister Katarzyny Lubnauer, która w 2017 roku pisała, a mury rosną, rosną, rosną. Łańcuch kołysze się u nóg. PiS wtedy buduje mury między Polakami i wokół Sejmu. Kogo się boi? Suwerena. I teraz chyba to pytanie można zadać w stronę Platformy Obywatelskiej, koalicji Donalda Tuska. Czego dzisiaj się boją? Dlaczego wróciły te barierki? Zapewnienia marszałka Hołowni raptem po 2 miesiącach obróciły się w proch. Jego stanowcze zapewnienia, że Sejm będzie miejscem, domem dla każdego. Już widzimy, jak jest tym domem dla każdego. Są wyrosły barierki. Po 2 tygodniach. Panie marszałku Hołownia, wyjdź pan tutaj do nas i okaż się mężem stanu, jak przystało na drugą osobę w państwie. Tylko tutaj jest pewna różnica, bo w 2016 roku, kiedy te barierki pojawiły się wtedy pod Sejmem, osoby protestujące, które zwoływała obecna władza, czyli wtedy opozycja Platforma Obywatelska, tamte osoby kładły się na ziemi i chciały wtargnąć do tego Sejmu. No, tutaj nie widzę takich planów agresji, tutaj nie widzę. Jesteście pokojowo nastawieni? Jak chcecie, żeby dzisiejszy protest wyglądał? Oczywiście jesteśmy nastawieni bardzo pokojowo, ale będziemy w sposób dobitny wyrażać swoją wolę, swój sprzeciw. Nie będziemy tutaj robić żadnych burt. Te barierki są, panie Hołownia, niepotrzebne. My przyjechaliśmy tutaj z nastawieniem pokojowym, ale nie odbierze nam pan prawa do manifestacji, do wyrażania swojej woli i do gotowości służenia Polsce. Jesteśmy patriotami. Mój ojciec był patriotą, mój dziadek walczył w kampanii wrześniowej i nie pozwolę zdeptać tej demokracji, tego dorobku państwa polskiego, narodu polskiego. Tutaj pan skąd przyjechał? Ze Śląska, dokładniej z serca Górnego Śląska, czerwonego tak zwanego Zagłębia. Niestety, ubolewamy nad tym, ale tak samo jak tutaj pani z Gdańska, cieszymy się, że też Gdańsk to... Tak samo jak my w Zagłębiu Czerwonym wstydzimy się za to nasze wokół, to grono tych rzeszy lewicowego towarzystwa, które... Jak pan myśli, czy Donald Tusk, premier Donald Tusk będzie miał odwagę i wyjdzie do protestujących? Nie ma szans. Hołownia z Tuskiem schowali się, nie wyjdą. Po to są tutaj te tysiące policjantów. Ale zanędza nas napędza. Że nie po to, żeby oni wychodzili, tylko do nas, żeby odsunąć. Są też te barierki, dlatego tutaj są. No właśnie, jeżeli chodzi o też, widzę tutaj plakat do pana ministra Sienkiewicza, podpułkownika Sienkiewicza. No właśnie, jak państwo oceniają sytuację z siłowym przejęciem, jak się wczoraj sąd określił, nielegalnym przejęciem Telewizji Polskiej? Było to zgodne z prawem? Nie, oczywiście, że nie było. Oczywiście, oni nie działają w zgodzie prawa. To jest bandyta. Oni wszystko robią wbrew woli, robi prawu. No i właśnie tutaj widzimy, że kolejne, proszę państwa, setki ludzi przyjeżdżają, przybywają pod Sejm. Punktualny start tego wielkiego protestu wolnych Polaków punktualnie o godzinie 16 przed Sejmem. Teraz słyszymy głośne hasła, zresztą proszę samemu usłyszeć i zobaczyć. Orła nie pogona! Dziękując naszej stacji, która obecnie pewnie jako jedna z nielicznych teraz będzie zadawała trudne pytania obecnej władzy. Republika! 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 I ten start punktualnie o godzinie 16 przed Sejmem. Myślę, tutaj rozmawiałem z posłem Andrzejem Adamczykiem, który mówił, że spodziewa się około 50, może nawet 70 tysięcy osób, którzy cały czas przyjeżdżają z całej Polski. I te przyjazdy są również utrudniane. Bardzo dużo oczywiście przypadkowych kontroli autokarów, osób, które przyjeżdżają z całej Polski na protest wolnych Polaków, który rozpocznie się punktualnie o godzinie 16.
będzie przemawiał prezes Jarosław Kaczyński, będą najważniejsi politycy Prawa i Sprawiedliwości i będą przede wszystkim Polacy, którzy sprzeciwiają się rządom Donalda Tuska, rządom, które bardzo często teraz niestety bardzo szybko okazało się, że łamią prawo. No i tutaj widzimy, że atmosfera jest coraz bardziej gorąca. A na pewno apogeum będzie o godzinie 16, kiedy rozpocznie się protest wolnych Polaków. I teraz będziemy oczywiście relacjonować wszystko dla Państwa tylko w telewizji Republika. Teraz oddaję głos do studia. To był Adrian Borecki sprzed Sejmu. My cały czas czekamy na godzinę 16, a tymczasem zachęcam Państwa do pozostania z Telewizją Republika. Wracamy już za chwilę.